Witam serdecznie na kolejnej części nauczania z cyklu Biblia a doktryny rzymskokatolickie. Dzisiaj chciałbym mówić na temat kultu eucharystycznego, na temat mszy. Tak jak Kościół naucza, jest to najważniejsza czynność Kościoła, cel wszystkich sakramentów, cel życia chrześcijańskiego. A więc przypatrzymy się też teraz tej nauce w świetle Pisma Świętego. Na początek, czym jest msza? Otóż słowo msza, łacińskie missa, zaczęło być używane powszechnie od IV wieku po Chrystusie i generalnie na temat jego znaczenia są różne poglądy, różne opinie. Najczęściej to się łączy z rzymskim zwyczajem rozwiązywania zgromadzenia, kiedy mówiono, aby ludzie szli, i są wysłani jakby z pewnym posłannictwem. Tutaj to słynne łacińskie ite missa est, a więc idźcie, teraz jest rozesłanie. W innym tłumaczeniu, czy w innej szkole tłumaczenia tego słowa, tutaj jest pojęcie ofiar składanych Bogu, modlitw, jakie ku niemu są kierowane, albo też specjalna czynność wykonywana przez jakąś osobę posłaną od słowa hebrajskiego misach. Jakkolwiek w dniu dzisiejszym słowo msza łączy się z kultem eucharystycznym, łączy się z ofiarą mszy świętej i temu obrzędowi, tej czynności Kościół przypisuje bardzo ważne znaczenie. Katechizm bardzo wyraźnie stwierdza, że właśnie w Eucharystii obecność Jezusa jest wyjątkowa i dlatego Eucharystia jest doskonałością życia duchowego i celem, i do tego zmierzają wszystkie sakramenty. I katechizm kontynuuje, że ofiara, którą Jezus złożył na krzyżu, raz na zawsze pozostaje zawsze aktualna i ile razy czytamy w katechizmie, ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której na Paskę naszą ofiarą był Chrystus, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Powtórzę teraz jeszcze, to jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. A więc możemy powiedzieć całkowicie bezpiecznie, że msza według katechizmu, według doktryny katolickiej ma za zadanie przedłużania dzieła zbawczego. Za każdym razem jakby dokonuje się to odkupienie, chociaż tutaj teologia ucieka od tych konsekwencji tego słowa, twierdząc, że się uobecnia, ale ja nie dyskutuję z tym, widzę, co tutaj jest napisane w katechizmie. Katechizm stwierdza wyraźnie, że kiedy sprawowana jest ofiara krzyżowa na ołtarzu, dokonuje się dzieło naszego odkupienia, a więc ono cały czas jest kontynuowane dla wszystkich pokoleń. Katechizm także stwierdza, że w Eucharystii Jezus daje to samo ciało, które wydał za nas na krzyżu, tę samą krew, którą wylał za wielu. A więc Kościół twierdzi, że w czasie mszy, w czasie komunii, wierni dosłownie zjadają i piją krew, zjadają ciało Jezusa i piją krew. Ale o tym też jeszcze za chwilkę. Natomiast co Biblia na temat tej kwestii mówi? Otóż Pismo stwierdza bardzo wyraźnie, że ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa miało miejsce raz, a skutki tej ofiary są wieczne. List do Hebrajczyków stwierdza takie zdania, posłuchajmy je. Mocą Bożej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęcani. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na ich umysłach je wypiszę, dodaję, a grzechów ich więcej i nieprawości nie wspomnę. Gdzie zaś jest odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. I właśnie ten fragment z Listu do Hebrajczyków na temat ofiary Jezusa, złożonej raz na zawsze, którą to ofiarę uczynił na zawsze nas doskonałymi, właśnie ten fragment stał się
miejsce mojego nawrócenia. Byłem księdzem katolickim przez 5 lat praktycznie i kiedy czytałem ten fragment pewnego dnia, Bóg otworzył mi oczy i zrozumiałem, że Jego ofiara, ofiara Jego Syna została raz na zawsze dokonana i ja jako ksiądz, jako ofiarnik Nowego Testamentu, jako kapłan nie mam już co składać żadnych ofiar. Nie mam co przedłużać, uobecniać czy czynić na nowo dzieło odkupienia. Po prostu ono zostało raz na zawsze dokonane. Dlatego tego nie robię. Co dokonuje się w czasie mszy? Otóż Kościół katolicki twierdzi, że w czasie mszy dokonuje się coś niezwykłego, następuje przeistoczenie. Jest takie łacińskie słówko transubstancjacja, nie będziemy go używać więcej, bo tylko tak dla ciekawości powiem. To znaczy przejście z jednej substancji w drugą bez zmiany pierwszej. Za moment to bardziej wyjaśnię. Otóż katechizm stwierdza, że w centrum celebracji Eucharystii jest chleb i wino, które przez słowa Chrystusa i wezwanie Ducha Świętego stają się ciałem i krwią Chrystusa. Znaki chleba i wina, stając się w tajemniczy sposób ciałem i krwią Chrystusa, nie przestają także oznaczać dobroci stworzenia. Czyli mówiąc po polsku, chodzi o to, że dokonuje się tajemnicze, nie chcę powiedzieć magiczne, ale takie tajemnicze przemiana, która polega na tym, że dla oczu nic się nie przemienia, natomiast tą przemianę musimy przyjąć przez wiarę, że tam coś się przemieniło. A więc z jednej strony poprzez słowa konsekracji chleb i wino stają się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, ale z drugiej strony dalej są tylko chlebem i winem. I smak wina i smak opłatka czują wierni w swoich ustach, wierząc głęboko, że gdzieś ponad substancjami tych rzeczy jest obecny Jezus w swoim ciele i swojej krwi. A więc cud przeistoczenia ma polegać na tym, że ponad widzialną sferą jednej rzeczy w jej wewnętrznej istocie zachodzi tajemnicza wymiana na wewnętrzną istotę drugiej rzeczy, nie zmieniając jednak zewnętrznej postaci pierwszej rzeczy. Nie wiem, kto z was teraz to zrozumiał, co ja powiedziałem. Powiem więc bardzo prosto i po chłopsku. Będąc duchownym, będąc kapłanem, mam władzę uczynić z tej martwej książki coś żywego. Ale to żywe jest jakby wewnątrz tego, w jego substancji, ponieważ my dalej widzimy tylko książkę, ale od tej pory mówimy przez wiarę, nie, to jest coś żywego. Na tym polega ten cud. I otóż Kościół twierdzi, że przez tę konsekrację dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. I chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, nie jest to rzeczywistość duchowa, nie jest to jakaś symboliczna. Katechizm naucza, że Chrystus jest w tym obecny w sposób prawdziwy, rzeczywisty, substancjalny, z ciałem, krwią, duszą i bóstwem, czyli ten opłatek nabiera charakteru samego Boga, samego Jezusa Chrystusa, który jest obecny w tym miejscu, w tym opłatku, staje się tutaj obecny. Oczywiście Nowy Testament stwierdza bardzo wyraźnie, że Pan Jezus ze swoim ciałem, ze swoją duszą i bóstwem jest obecny w niebie po prawicy Ojca i tam siedzi tak długo, aż nie przyjdzie powtórnie na końcu czasów. Nie ma Jezusów w dwóch miejscach, Pana Jezusa naraz w Jego ciele. W ciele na ziemi w opłatku, w kielichu i na niebie. Ale taka jest nauka. Jakie są tego konsekwencje? Takie są konsekwencje, że tak naprawdę wierzący zjadają swojego Pana z Jego ciałem i krwią. Natomiast Biblia mówi o przyjęciu go do swojego serca. To wielka różnica. Dlaczego ten dogmat jest przeciwny nauczaniu Biblii? Z kilku powodów. Przede wszystkim taka pierwsza myśl. Kiedy Nowy Testament mówi o ciele i krwi, to ma na myśli człowieka, istotę ludzką. Dla przykładu, Jezus mówi do Piotra, nie ciało i krew to ci objawiły, ale mój Ojciec. A więc Jezus mówi, to nie z człowieka, nie z ludzkich sił masz to objawienie, ale od Boga. Nie mówił, że ciało Piotra mu coś objawiło i krew Piotra mu coś objawiła.
List do Efezjan z kolei stwierdza, że nie walczymy przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko mocom i zwierzchnościom. I Paweł ma na myśli, że nie walczymy z ludźmi, a nie, że nie walczymy z jakimś ciałem albo z jakąś krwią. Pierwszy Koryntian z kolei stwierdza, że ciało i krew nie odziedziczy Królestwa Bożego, bo jest skażone i tak dalej. A więc widzimy, że to pojęcie ciała i krwi dotyczy człowieka, a nie rozdzielnego traktowania jako dwóch różnych elementów. Kolejny powód. Pismo Święte zakazuje spożywania krwi i ten zakaz nigdy nie był odwołany, począwszy od pierwszej księgi, skończywszy na dziejach apostolskich. A przypominam, że według tej nauki wierzący katolicy piją prawdziwą krew i jedzą prawdziwe ciało. Pan Jezus przyszedł wypełnić zakon, a nie go łamać, a pijąc krew i zachęcając do tego innych, to by uczynił. Kolejna rzecz. Nowy Testament mówi o Wieczerzy Pańskiej i przede wszystkim, kiedy patrzymy do opisów Nowego Testamentu, Jezus nie ustanowił przeistoczenia. Kiedy modlił się nad kielichem, stwierdził: nie będę odtąd pił z tego owocu winorośli. Gdyby to była krew, powinien powiedzieć: nie będę pił już więcej krwi. Ale on stwierdza po modlitwie nad kielichem, że nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli. Co więcej, sami apostołowie nie wierzyli w przeistoczenie, ponieważ zakazali spożywania krwi chrześcijanom z pogaństwa. Zalecili wstrzymywać się od krwi. A katolicka nauka mówi, że to jest prawdziwa, substancjalna i rzeczywista krew. Kolejny argument. Wczesny Kościół nie wierzył w przeistoczenie. Kiedy przypatrzymy się świadectwu Justyna Męczennika z II wieku, to stwierdzamy, że on tam opisuje pewien porządek nabożeństwa chrześcijańskiego i odnośnie Eucharystii napisał tak. Gdy przewodniczący zakończył dziękczynienie i cały lud odpowiedział amen, wtedy tak zwani u nas diakoni rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli chleb, oraz wino z wodą, na którym odprawiono modlitwy dziękczynne, a nieobecnym zanoszą ją do domów. Gdyby Justyn wierzył, tak jak uczy Kościół katolicki, nie mógłby tak napisać. Musiałby tak napisać: Eucharystię, czyli ciało Chrystusa, oraz wino, czyli krew Chrystusa. A on powiedział: Eucharystię, czyli chleb oraz wino, nad którymi odprawiono modlitwy dziękczynne, a nie modlitwy przeistoczenia. A więc skąd wzięła się ta nauka o Eucharystii, o przeistoczeniu? Być może niektórzy z was będą zaskoczeni, ponieważ początki tej nauki sięgają dopiero IX wieku po Chrystusie i tak jak napisał ksiądz Jan Umiński w Historii Kościoła, pewien mnich i opat w Starej Korbei, Paschasius Radbertus, który zmarł w 856 roku, napisał dziełko pod tytułem De corpore et sanguine Christi, o ciele i krwi Chrystusa. I to dziełko wywołało w Kościele spór o Eucharystię. Gdyby od początku Kościoła była nauka o przeistoczeniu, jaki miałoby to wywołać spór? Między kim a kim? I warto wiedzieć, że na początku to dziełko zostało odrzucone jako heretyckie przez Kościół katolicki. I jak napisał ksiądz Jan Umiński, ten Paschasiusz stał się więc właściwym twórcą katolickiej nauki o Najświętszym Sakramencie. Nie Pan Jezus, nie apostołowie, nie w pierwszy Kościół, ale dopiero w IX wieku opat w Starej Korbei, Paschasiusz Albertus, stał się twórcą katolickiej nauki o Najświętszym Sakramencie. Widać, miał dużo czasu i za dużo myślał. Sam dogmat o przeistoczeniu został uchwalony dopiero w 1215 roku na IV Soborze Laterańskim. I teraz zobaczmy ciekawą ewolucję. W IX wieku była to herezja, w XII była już nauka. Co się stało w ciągu tych 300 lat historii? A więc podsumowując, cud rodzaju przeistoczenie, transubstancjacji, po pierwsze, nie ma żadnego odpowiednika w Biblii,
Po drugie, jest owocem średniowiecznej myśli filozoficzno-spekulacyjnej i niestety, to zabrzmi teraz najmocniej, jest cudem mniemanym. Wydaje nam się, że jest, a go naprawdę nie ma. I jeszcze raz przypomnę stanowisko biskupa Romaniuka w książce pod tytułem Sakramentologia Biblijna. On tam napisał, że dwa działy teologii Eucharystii są udokumentowane słabo. Chodzi o zagadnienie realnej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie poza sprawowaniem świętej ofiary. Równie słabo jest udokumentowana nauka o szafarzu Eucharystii. A więc nie ma ku temu biblijnych podstaw. I kolejny raz zachęcam was do tego, abyście stanęli na prawdzie, na Bożym Słowie. Chciałbym odczytać takie trzy fragmenty z psalmu 119. Jest to modlitwa. Umocnij kroki moje w Słowie Twoim i nie daj nade mną żadnej przewrotności władzy. Słowo Twoje jest całkowicie czyste, dlatego kocha je sługa Twój. Prawda jest treścią Słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Jedyne ciało Chrystusa, uwielbione, znajduje się w niebie. Ciało Jego w postaci Kościoła jest tutaj na ziemi, które ożywa Duch Święty i innych nie ma. Niech Twoje kroki będą umocnione w Bożym Słowie, bo w tym jest nasza siła i nasze zbawienie. Dziękuję.